to nasi najmłodsi mieszkańcy to nie są osoby. Prawda. Ale kochani, ta wasza cierpliwość nie zostanie nagrodzona. Tam mamy dla was pomniki, ale one będą na koniec. Zarząd powiatu subwencji Rada Powiatu Szkolnickiego właśnie, która stworzyła nadanie naszego powiatu, powiatowej Rady Wyczystarów i tego. Tak jak pani starostka powiedziała, jest to dzisiejszy dzień, jest dniem przypadkowym. 26 września wchodzimy w Europejski Dzień bez ofiar śmiertelnych wypadków drogowych. Jest to inicjatywa Policji Europejskiej, która nawiązuje do dalekotysięcznej wizji zero ofiar śmiertelnych osób zabitych w wypadkach drogowych nie tylko w Polsce, ale w całej Unii Europejskiej. Niestety w skali ostatnich lat to zagrożenie na naszych drogach jest dosyć duże. W roku 2018 na terenie naszego kraju zginęło ponad 2800 osób. Na terenie naszego województwa łącznie z garnizonem stołecznym prawie 500 osób. Na terenie naszego powiatu, w tym roku niestety również zginęło 12 osób. Te nasze działania, o których mówiła pani starosta, właśnie będą miały zasadniczy cel. Ograniczenie liczby wypadków drogowych osób zabitych i osób ciężko rannych w wypadkach drogowych. Oczywiście najważniejszą rzeczą będziemy koncentrować się wokół trzech filarów bezpieczeństwa, mianowicie tego, który dzisiaj, który uważamy, że jest najważniejszy, mianowicie edukacja i praktyka. Kolejne to nadzór nad ruchem drogowym, ale tą kwestią zajmuje się bezpośrednio policja, w rozumieniu z inspekcją transportu drogowego, służbami, które funkcjonują na terenie naszego powiatu. Ale to również kwestie dotyczące uśmiechu. Też będziemy współpracować wszystkimi podmiotami, które są odpowiedzialne za zarządzanie ruchem na drogach krajowych, wojewódzkich, powiatowych i gminnych. Także mam nadzieję, że te wszystkie nasze działania. A Rada jest powołana przede wszystkim po to, żebyśmy te jednostkowe wysiłki, które do tej pory realizowaliśmy jako policja, starostwo, wojewódzki ośrodek, Państwa Straż Pożarna, tutaj oczywiście zarządcy dróg, szkoły, uczelnie wyższe, żebyśmy robili to po prostu wspólnie. I myślę, że ten wspólny wysiłek przełoży się na to, że na terenie naszego powiatu liczba wypadków drogowych i osób zabitych spadnie do tej przez wszystkich oczekiwanych do zera. Jest mi niezmiernie miło, że na bazie tutejszej komendy mogliśmy przeprowadzić tą inaugurację powstania powiatowego, powiatowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. W zasadzie moi przedmówcy to wszystko powiedzieli, ja tylko ze swojej strony chcę dodać, że w tutejszej komendzie działa sala edukacyjna Ognik. Na chwilę obecną przeprowadziliśmy szkolenie dla 3000 dzieci z szkół powiatu ciechanowskiego. Także jeszcze raz chciałbym tu wyrazić zadowolenie, podziękowanie dla pana komendanta Grabowskiego, który wpadł na taki genialny pomysł, żeby dbać o bezpieczeństwo, o profilaktykę, o bezpieczeństwo, to równa się profilaktyka, jak i zajęcia edukacyjne na bazie jednostek i policji, i straży pożarnej. Ja dodam do tego, co było przed chwilą powiedziane, że to, że Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego już od wielu lat prowadzi działania edukacyjne dla dzieciaków. Od paru lat robimy te działania już w przedszkolach i w związku z powołaniem powiatowej dla bezpieczeństwa postawiliśmy sobie takie zadanie wspólne, że postaramy się w ciągu miesiąca, aby wszystkie dzieciaki objęte wychowaniem przedszkolnym były również objęte edukacją z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego. Oprócz dbania o bezpieczeństwo dla najmłodszych robimy też inne działania i zakończyliśmy niedawno szkolenie dla seniorów. To jest tacy młodsi seniorzy powyżej 55 roku życia i oni mieli bardzo ciekawe zajęcia na torze wodnym, gdzie mogli doskonalić technikę jazdy. W następnym tygodniu ogłaszamy nabór dla młodzieży z naszego powiatu i będziemy takie szkolenia na torze wodnym dla nich przeprowadzali. I
Powiatowa Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego jest również współorganizatorem pracowni bezpieczeństwa ruchu drogowego. To się będzie nazywała Młodzieżowa Pracownia Ruchu Drogowego i to jest pierwsza, proszę Państwa, w województwie mazowieckim. Taka jeszcze jedna ma powstać tylko w Nowym Dworze Mazowieckim. Także start mamy dobry, zobaczymy jak będziemy działać. A jak będziemy działali, to już za chwileczkę Państwo zobaczycie, bo pani kierownik Smolińska pokaże Wam na pewno wspaniałe zajęcia dla najbliższych. Was najbardziej, witam wszystkich zaproszonych gości, ale chciałabym z Wami już porozmawiać, bo wiem, że Wam się nudzi, ale posłuchajcie, pobawimy się przez chwilę, bardzo właśnie tak jak te balony mówią, ucznie, ale musicie ze mną rozmawiać. Będziecie ze mną rozmawiać? Pięknie, skrzyżowanie. Słuchajcie, na tym skrzyżowaniu jest porządek, nikt nie biega, wszyscy chodzą tak jak powinni. Na co zwracają osoby uwagę, jak myślicie? Na samochody, a na co jeszcze? Bo co ja? Na światło. Na co? O czym chodzą? O tak. Czyli słuchajcie, oni przestrzegają przepisów ruchu drogowego. I mimo tego, że wy jesteście tacy mali, to musicie tych przepisów przestrzegać. Ponieważ chodzicie po ulicach. A gdzie chodzicie po tych ulicach? Powiedzcie mi proszę. Do sklepu. Do sklepu. No jak na do góry. Do sklepu. Gdzie jeszcze? Jeszcze do Dosimy, dobra, do sklepu, czyli gdzie jeszcze? Do McDonalda. Popatrz, do McDonalda, gdzie jeszcze chodzicie? Do kuli. Gdzie? Do kuli. Na kuli. Dobra, zobaczcie, tak naprawdę do sklepu, do kościoła, do szkoły, do przedszkola byśmy mogli wymieniać przez pół godziny, czyli tak naprawdę cały czas poruszacie się po drodze i te przepisy musicie znać. I teraz mam dla Was przygotowany taki wierszyk. Uwaga, uwaga, czy Wy znacie ten wierszyk, o czym on mówi? Na chodniku przystań bokiem. Popatrz w lewo, wyskręć okiem, skieruj w prawo, wzrok sokoli. Znów na lewo spójrz powoli. Jest dnia wolna, więc swobodnie mogą przez nią przejść przechodnie. O czym jest ten wierszyk? O pasa. Pięknie, a dokładnie? O pasa. Ale co tam na tych pasach się dzieje? Przechodzą ludzie. Bardzo ładnie, przychodzą osoby. Dobra, to teraz poproszę trzy osoby na ochotnika do mnie. Chodź, jak masz na imię? Pola. Pola, chodź. Ty, jak masz na imię? Chodź, ustawek. I jeszcze jedną osobę z tyłu poproszę. Chodź, jak masz na imię? Kara, dobra, stańcie. Co tutaj mamy? Co to jest, kochani? Tu. Co to jest? Pasa. Stańcie przed tymi pasami. Po środku pola. Chłopcy, weźcie w środek pole, żeby było ładnie. Przejdźcie. Tu. Pola, do środka. Przypomnijmy sobie, ja wam troszeczkę podpowiem. Lewa strona wasza to która jest? Lewa. Tamta, dobra? Tam. Prawa. Dzieciaki? Tak, dobra. Ja będę mówiła wierszyk, a wy musicie zachować się tak jak w wierszyku, a wy obserwujecie, czy jest wszystko dobrze. Jak będzie dobrze, to takie mocne prawo, dobra? Zrobicie to? Dacie radę? Na pewno, dobra. Czyli uwaga. Na chodniku przystań bokiem. Popatrz w lewo, bystrym okiem skieruj w prawo, jeszcze nie, prawo, halo, prawo, halo, wzrok sokoli, znów na lewo spójrz powoli. Jest dnia wolna, możecie przechodzić, bieg swobodnie, mogą przez nią przejść przechodnie. Dobrze zrobiły dzieciaki? Brawo, słuchajcie, to była taka próbka tego, co będzie we wszystkich przedszkolach na terenie powiatu. Tą akcją zostaną objęte, tak jak wspomniałam, wszystkie przedszkola. Chcemy to właśnie przeprowadzić w okresie jednego miesiąca, tak żeby wszystkie nasze przedszkolaki zostały wyedukowane w taki prosty, podstawowy sposób. Mało tego, mam nadzieję, że nasze przedszkolaki będą też edukowały swoich rodziców, dziadków, bo czasami naprawdę dzieci są bardziej uważne niż dorośli, także ta akcja ma na celu dotarcie też przez dzieci do dorosłych, także w taki sposób też będziemy poprawiać bezpieczeństwo, ale to nie wszystko. Razem z Komendą Powiatową Policji przygotowujemy dwa konkursy. Jeden konkurs to będzie konkurs plastyczny, zależy nam na tym, żeby też zwrócić uwagę na to, jak niebezpieczne, wbrew pozorom, jak niebezpieczne są telefony komórkowe, właśnie jeżeli chodzi o zagrożenia w ruchu drogowym. Będzie konkurs plastyczny, a dla młodzieży ze szkół średnich będzie konkurs
bardziej kreatywny, on będzie skierowany do klas. Chcemy, żeby się młodzież szeroko zaangażowała w tą tematykę. Chcemy pokazać, jak korzystanie z telefonów, zwłaszcza w ruchu drogowym, czy w pojazdach samochodowych, czy na przejściach dla pieszych, jest niebezpieczne i chcemy też samej młodzieży uświadomić, jak przez swoje zachowania narażają się na niebezpieczeństwo. Dlatego też młodzież ze szkół średnich będzie miała za zadanie nakręcić filmik taki, który będzie filmikiem edukacyjnym. Oczywiście najlepsze prace i najlepsze filmy zostaną nagrodzone. Nagrody będą bardzo atrakcyjne i mam nadzieję, że to też zachęci młodzież do tego, żeby się w akcję zaangażować. Szanowni Państwo, jeszcze raz bardzo serdecznie dziękuję. Tak jak Pan wspomniał, mamy od nas, od starostwa, od całej Rady, od Policji, od Straży Pożarnej, od WORD-u, upominki dla naszych przedszkolaków. Takie upominki też będą trafiały do wszystkich przedszkolaków na terenie powiatu i każde przedszkole otrzyma takie węże spacerowe, żeby spacery na terenie naszego powiatu były bezpieczne.